Dzień dobry, dzień dobry! Witajcie kochani w nowym Daily Vlogu. Mam nadzieję, że dobrze rozpoczęliście ten dzień. Dzień dobry, ba... Ma possibile mai che la voce mi non si cambia? Uy! Sei cambiato! Dobra, zaczynamy. Dzień dobry, dzień dobry! Witajcie kochani w nowym Daily Vlogu! Mam nadzieję, że miło rozpoczęliście ten dzień. Tadam! Tak właśnie zaczęliśmy dzisiejszy dzień od spacerów w Ogrodzie Saskim, od relaksu, słychać ptaki, słuchajcie, jest cudownie, pogoda piękna, ciepło, słońce, słyszycie to? Aż chce się żyć. Ma ochotę pojeździć na rowerku. Proszę bardzo. O, nawet mamy tutaj system, zobaczcie, z wodą. Bidoniki. Nie, no słuchajcie, patrzcie na te wózki dla dzieci. To jest po prostu jakiś obłęd. Niesamowite. A tutaj mamy porcelanę. Odtwarzamy przedwojenny...
No i przy okazji, zobaczcie, jakie świetne fury wystawili tutaj przy hotelu europejskim. Idziemy sobie popatrzeć. Massimo, podoba ci się? Belle, bella. No, świetne, patrzcie tutaj z tyłu. Na obiad zatrzymaliśmy się w zapiecku, bo Max stwierdził, że chce coś polskiego i proszę, tak. Mamy tutaj polską golonkę na kapuście, a ja mam placek po zbójnicku z pieczarkowym sosem. Słuchajcie, zabrałam się za szykowanie paczki dla Wiktorii, która jest chora na nowotwór i właśnie wrzuciła mi tutaj trochę takich upominków, co prawda nie wiem ile Wiktoria ma lat, ale wiem, że jest w szkole fryzjerskiej, więc dostanie ode mnie troszkę tutaj kosmetyków makijażowych, pielęgnacyjnych, jakąś książkę, coś tam do notowania, może jakiś ciuszek i tak dalej. No w każdym razie szykuję i powiem wam, że już tak od godziny krążę po domu i zastanawiam się, co mogłoby jej sprawić przyjemność. Co mogłam tutaj dorzucić do tej paczki? Czasami wiecie co, takie najprostsze gesty są dla nas zbyt trudne. Bo kiedy mamy plan, kiedy wiemy na przykład to czy tamto trzeba schować, trzeba zmieścić, trzeba wysłać, trzeba przygotować, to jest zupełnie inaczej. A kiedy chcesz zrobić niespodziankę osobie, której nie znasz i nie wiesz jak ona ją odbierze po tej drugiej stronie, a jest w bardzo ciężkiej sytuacji, to po prostu zastanawiasz się nad tym, co by tu zrobić, co by tu wysłać, co by tutaj mogło sprawić jej przyjemność. I powiem wam, że tak krążę właśnie już od godziny po domu i zastanawiam się po prostu, co tutaj jeszcze do tej paczki dołożyć. Mam nadzieję, że Wiktoria się ucieszy z mojego prezentu i będzie on dla niej może taką małą pamiątką. Chciałabym jej włożyć tutaj coś od siebie takiego, coś takiego, słuchajcie, żeby wiedziała, że ja to ja. No zobaczymy. Także słuchajcie, działam. No i opłaciło się to szukanie po domu. Szukanie, słuchajcie, no przecież skoro dziewczyna uwielbia wszystkie fryzjerskie klimaty, to stwierdziłam, że może taka niespodzianka. Wiecie co to jest? To jest ten wałek do kręcenia włosów i gumki, które dostałam kiedyś. To czy miałam to w jakiejś przesyłce? Tak, to był chyba prezent gratis do zamówienia. I tutaj mamy pięknie wszystko obszyte jedwabiem. Jedwabne gumki do włosów. Więc może dla dziewczyny, która interesuje się fryzjerstwem, to będzie odpowiedni prezent. I zrobię jej właśnie taką niespodziankę. Słuchajcie, dawno nie oglądaliśmy razem jakiegoś filmu wspólnie. Więc stwierdziliśmy, że dzisiaj zrobimy sobie taki mały seans filmowy. Nie wiem, co zaraz Max tutaj włączy. Naszą listę włoskich filmów. Massimo? E si sta caricando. Wiesz, czego nam brakuje? Popcornu. Ci vediamo un bel film. Ci manca il popcorn. Vabbè, ti sei mangiato un tramezzino. C'ho una idea. Quando andiamo in Italia, dobbiamo... quello la grande, ti ricordi? Mówię do Massimo, że jak któregoś razu jechaliśmy do Włoch na wakacje, to nie wiem czy pamiętacie, ale przywieźliśmy ze sobą taki ogromny popcorn. I teraz trzeba będzie znowu przywieźć, bo będziemy jechać na wakacje. Ma meglio se non diventano sui motel, quando scendiamo a gusto con la macchina. Brawo.
Brawo, bo Massimo mówi, że jak będziemy jechać samochodem, a będziemy najprawdopodobniej jechać w tym roku na wakacje do Neapolu samochodem, to jak będziemy wracać już w drogę powrotną z załadowanym bagażnikiem, to zabierzemy ze sobą te takie wielkie butle z popcornem, takie ogromne, ogromne, słuchajcie, z popcornem, żeby sobie robić wieczorne seanse, tak jak dzisiaj. No to co oglądamy? Sista Carinando. Dobra. No dobrze, moi drodzy, 2,5 godziny później jestem już, o, słuchać Maxa. Tak, 2,5 godziny później, bo tyle zajęło nam mniej więcej oglądanie filmu, plus do tego jeszcze pół godziny dodatkowa, bo na zmycie, demakijaż, zabieg na twarz i nie tylko. I tak sobie pomyślałam, słuchajcie, nie wiem czy wy tak macie, ale ja tak przynajmniej mam. Zawsze jak obejrzę tego typu filmy, to potem mam 1000 przemyśleń w głowie. Co ostatecznie obejrzyliśmy? 2 godziny i 20 minut, chyba tyle trwał film. Historię Amy Winehouse, Back to Black. Bo okazało się, że na liście mamy ten film. Nie pytajcie mnie, gdzie ten film jest dostępny, bo tak jak mówię, my mamy taką listę filmów z Włoch, mamy włoską telewizję, nie mamy w ogóle polskiej telewizji, włoską telewizję, którą sobie tam pobieramy przez internet i dzięki temu możemy sobie oglądać filmy na telewizorze. I co chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć to, że trochę jestem zawiedziona tym filmem, bo chyba spodziewałam się czegoś lepszego, czegoś takiego bardziej pełnego emocji. Sama historia Emmy jest bardzo taka, powiedziałabym, drastyczna, tragiczna. To, że borykała się z bulimią, z depresją, narkotyki, alkohol, historia miłosna, historia z jej babcią, cała masa, słuchajcie, różnych wątków, które wydaje mi się, że trochę kiepsko zostały w tym filmie przedstawione, a szczególnie jej związek, który, no, powiem wam szczerze, w mediach społecznościowych, gdzieś tam w mediach, w internecie, był przedstawiony trochę inaczej, mi się wydaje, że bardziej tak drastycznie, ale z drugiej strony z mediami tak jest, że czasami przedstawiają one to w jakiś sposób, my to odbieramy w inny sposób, a później widzimy coś na przykład na ekranie lub czytamy w książce i odbieramy to zupełnie inaczej. No, może też tak być. No, w każdym razie zabrakło mi, wiecie czego najbardziej? Chyba tej muzyki, głosu Emmy, tego jej prawdziwego głosu. Oczywiście tam były takie przebitki, ale za mało. I właśnie po tym filmie, zawsze po takich filmach mam, słuchajcie, głowę pełną przemyśleń, bo o klubie 27 chyba na pewno wszyscy już słyszeli. I w tym klubie 27 znalazły się takie osoby: Jim Morrison, Janis Joplin, Kurt Cobain z Nirvana, teraz Amy Winehouse. Słuchajcie, takie talenty, że to po prostu głowa mała, głosy, talenty, to jaką karierę oni mogli w życiu zrobić, gdzie oni mogli w życiu dojść, a skończyło się wszystko w wieku 27 lat. I oczywiście jest cała masa historii, teorii spiskowych na ten temat. Ja w to nie wnikam, słuchajcie, mnie takie rzeczy, jakieś tam teorie spiskowe nie interesują i tak dalej, ale po prostu patrzy się czasami na życie takich artystów, którzy w bardzo krótkim czasie bardzo daleko zaszli, jakie to wszystko jest dynamiczne i po prostu człowiek sobie myśli, kurczę, no nie wiem, czy chciałbym się znaleźć, czy chciałabym się znaleźć w takiej sytuacji, ale ja sama przez kilka lat pracowałam z artystami, miałam do czynienia z artystami, spędzałam bardzo dużo czasu w studio nagraniowym. Był taki moment, że nawet tam praktycznie mieszkałam przez pewien czas. Poznałam ogrom różnych ludzi, różne środowiska, ale przede wszystkim artystów związanych z muzyką. I czasami to fajnie wygląda z zewnątrz, a niekoniecznie zawsze wygląda to fajnie od środka. Można by było o tym, słuchajcie, gadać godzinami, ale tak sobie myślę, mówię, Boże, my kobiety czasami to się borykamy po prostu z takimi problemami, jak właśnie takie toksyczne związki, gdzieś ta anoreksja, bulimia i te problemy
z odżywianiem, używki. No może używki niekoniecznie, bo jednak chyba częściej słyszy się o tym, że to mężczyźni gdzieś wpadają w te narkotyki i alkohol niż kobiety, ale oczywiście, że kobiety też, to nie jest tak, że ja mówię, to kieruję to tylko i wyłącznie do mężczyzn, ale kobiety również. I takie, powiedziałabym, patologiczne, toksyczne środowiska są bardzo, bardzo mieszane. Natomiast no przykro się patrzy, słuchajcie, na takie sytuacje. W ogóle jest niesamowite przykre jest to, że potrafimy my kobiety tak mocno kochać. Nawet w takich toksycznych związkach, tak mocno kochać, tak bardzo się oddawać w tej miłości, a nie potrafimy, nie dostrzegamy tego takiego drugiego dna, tej czarnej duszy, tego czarnego wnętrza, że tak powiem. Tylko po prostu właśnie idziemy za tą miłością, kochamy tak mocno. I patrząc na ten przypadek Emi, takie to jest smutne. No, ale nie chcę, słuchajcie, kończyć takim akcentem dzisiejszego filmu. Nad Warszawą przychodzi teraz burza, już tak mniej więcej od godziny. Zrobiło się fajnie, przyjemnie i chłodno. Pipeta jest, nie pytajcie, jak to wystraszony kot, spanikowany kot. Jutro czeka mnie też fajny dzień. No i za chwilę lecimy do Włoch. A postaram się dla was też zrobić relację. Wiem, że czekacie z tej relacji z wesela. No, zobaczymy jak to będzie. Nic nie obiecuję, bo słuchajcie, nigdy nie wiadomo jak to będzie. I nauczyłam się już w życiu, że nie mogę nigdy nic obiecywać na 100%, bo zdarzają się przeróżne sytuacje, czy to nawet z kamerą, czy to w rodzinie, czy to no po prostu, słuchajcie, przeróżne sytuacje. Ale na pewno chciałabym dla was przygotować jakieś filmy, chciałabym przygotować dla was jakąś relację, więc po powrocie z Włoch na pewno coś się pojawi tutaj na kanale. No i dobrze, i teraz tak, już tak na podsumowanie dnia, przeczytam jeszcze kilka stron książki, którą aktualnie czytam i idę spać, będę przytulać podusie, posłyszę, że Massimo ziewa, więc zaraz mi się tutaj wbije do pokoju, będzie chciał iść spać, także słuchajcie, dziękuję wam bardzo serdecznie za dzisiaj, to był fajny dzień. Był fajny dzień, trochę odpoczęliśmy, pochodziliśmy, pospacerowaliśmy, obejrzeliśmy wspólnie film, byliśmy na fajnym obiedzie także. Buziaki kochani, do zobaczenia. Pa! Widzimy się w kolejnym filmie.